Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest pan mecenas, dr Bartosz Lewandowski. Witam Cię, Bartku. Dzień dobry, witam, cześć, dziękuję za zaproszenie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kilku zagadnieniach prawnych, które budzą spore wątpliwości i emocje, a zaczniemy od tego, co wyszło niedawno z Ministerstwa Sprawiedliwości. Czyli o projekcie nazywanym przez laików projektem ustawy przeciwko mowie nienawiści, a tak naprawdę mówimy tutaj o propozycji zmian w czterech artykułach kodeksu karnego. Mam to przed sobą, żeby się nie pomylić i być dokładnym, we wszystkich czterech artykułach ma być, mają być dodane kolejne przesłanki, i tutaj mówimy o. Artykule 53 Kodeksu Karnego, przeczytam go, miałby brzmieć tak. Popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu to jest dodatkowo okoliczność obciążająca, prawda? Dobrze mówię tutaj, o to tak. chodzi. Popełnienie przestępstwa motywowanego nienawiścią z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej lub wyznaniowej pokrzywdzonego lub z powodu jego bezwyznajowości i teraz dodane rzeczy niepełnosprawności, wieku, płci, Orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej. To jest dodatkowa okoliczność obciążająca w przypadku popełnienia przestępstwa. Potem mamy artykuł 119. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu, no i tutaj te same przesłanki, również z tym nowym dodatkiem, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy. Do lat pięciu i wreszcie chyba najbardziej znane dwa artykuły 256 i 257. 256 mówi, kto publicznie propaguje nazistowski, komunistyczny, faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub ze względu na bezwyznaniowość. No i tutaj znów dodane te nowe przesłanki podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech i wreszcie 257, kto publicznie. Znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu, i tutaj wspomniane przesłanki podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. No i skoro mamy sytuację, w której nie, żadnego nowego artykułu nie dodano do kodeksu karnego, tylko w czterech artykułach dodano tych nowych przesłanek, jeżeli dobrze liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nowych przesłanek. Niektórzy mówią. To nie jest w sumie taka fundamentalna zmiana, no bo te artykuły już były, po prostu dorzucono kilka nowych przesłanek. Jak skomentujesz takie stanowisko? Ja się nie do końca z tym zgodzę, ponieważ my musimy brać pod uwagę całe otoczenie i też całą pewną politykę która jest reprezentowana przez zwolenników y, wprowadzenia czy rozszerzenia tej odpowiedzialności karnej, ponieważ tutaj dodano te, y, kilka tych kryteriów dyskryminujących, które y, y, obok takich, które dotyczą właśnie chociażby niepełnosprawności, y, no, obejmują pojęcia, y, z którymi jest ogromny problem w ich y, y, zdefiniowaniu, bo jeżeli mówimy o płci czy tożsamości płciowej, to od razu dla mnie, jako prawnika, e, powstaje problem w zdefiniowaniu tego, e, tych pojęć, a to jest konieczne, dlatego że posługujemy się i poruszamy w ramach odpowiedzialności karnej, czyli tej najbardziej, najdalej idącej e, sankcji, która ewentualnie grozi e, w państwie, i e, musimy tutaj zgodnie z zasadami cywilizowanej. Kultury prawnej, rozumieć i przeciętny odbiorca musi rozumieć to, w jaki sposób, co jest tak naprawdę prawnie dopuszczalne, a prawnie zakazane. I teraz mamy do czynienia z sytuacją następującą. Po pierwsze, wszyscy chyba zgodzimy się co do tego, że te przepisy. Ingerują w wolność wyrażania poglądów, ponieważ no, przepisy czysto. -dziwia... Przepraszam, ingerowały już oczywiście te, te wcześniej w tej wcześniej istniejącej postaci, no też było to ograniczenie wolności słowa, prawda? Było. Natomiast teraz dodajemy dodatkowo, dodatkowe te kryteria dyskryminacyjne, tak zwane kryteria, czyli te kryteria, które miałyby uzasadniać stosowanie sankcji karnej. I no, zakres tej wolności, tej, tej, tej możliwości wyrażania swoich poglądów został radykalnie, czy zostanie radykalnie ograniczony. A jeżeli zostawimy sobie to jeszcze w kontekście bardzo konkretnych postulatów, czy wypowiedzi środowisk lewicowych, radykalnej lewicy, ale osoby, czy też organizacji zrzeszających um, um, osoby o innej orientacji seksualnej, które niejako wskazują na siebie jako na reprezentantów tych środowisk, to no, będziemy mieli do czynienia z zalewem prokuratury różnego rodzaju zawiadomieniami w związku z wypowiedziami, które tym środowiskom się nie podobają. I teraz warto prześledzić nie tylko wypowiedzi czołowych takich aktywistów, jak chociażby pan Bart Staszewski, wystarczy prześledzić jego Twittera, co on uważa za. Nawoływanie do nienawiści za nienawiść, co jest jego zdaniem niedopuszczalne i co ma, powinno spotkać się z sankcją karną, po to, żeby wyobrazić sobie to, jaki będzie efekt po wyjściu w życiu w życie tych przepisów, mianowicie będzie masowe zalewanie prokuratury z zawiadomieniami w związku z wypowiedziami, które nie podobają się przedstawicielom. Tych organizacji. Teraz wracając jeszcze do, do tej kwestii, bo to jest bardzo no, ważne. Przepraszam, ale, ale, ale powiem ale odpowiem tak. No dobrze, ale owszem, oni mogą sobie pisać doniesienia, ale przecież prokuratura nie musi ich uwzględniać. Może równie dobrze je po prostu wyrzucić do kosza. Nie ma obowiązku podejmowania takich, każdego z takich doniesień. No, tylko że wszczęcie takiego postępowania, a zaręczam Cię i też Państwa. Że będzie wielu prokuratorów żywo zainteresowanych, żeby podprowadzić postępowanie, przynajmniej to przygotowawcze, to postępowanie wiąże się z bardzo konkretnymi dolegliwościami, ponieważ metodyka pracy prokuratury i policji w takich sprawach jest, w szczególności w przypadku wypowiedzi internetowych, jest bardzo konkretna. Mianowicie dochodzi po pierwsze do ustalenia sprawcy, Potencjalnego sprawcy, wydania postanowienia o żądaniu wydania rzeczy, ewentualnie przeszukania, czyli po prostu zabezpieczenia tych nośników, które potwierdzą, że dana osoba napisała chociażby post w internecie, czyli mamy do czynienia po prostu z zabezpieczeniem komputerów i to w, w, w przypadku postępowań tego typu jest dość standardowe, jeżeli chodzi o wypowiedzi internetowe. I cała machina rusza. Czyli, przepraszam, żebym ja dobrze to zrozumiał. Załóżmy, że ktoś napisze coś po wejściu tego prawa w życie, co się nie spodoba, powiedzmy, panu Staszewskiemu, on składa doniesienie do prokuratury, prokuratura podejmuje czynności przygotowawcze, i w ramach tych samych tych czynności przygotowawczych osoba, którą wskaże, wskazał tam pan Staszewski jako, jako potencjalnego sprawcę, traci swój sprzęt, tak? No to jest taki wymierny skutek, do Daci. którego może dojść. Oczywiście pamiętajmy o tym, że w niektórych sprawach i tak będzie, prokuratorzy będą chcieli się zabezpieczyć i to już obserwowałem chociażby na kanwie sprawy dotyczącej słynnego spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczył kwestii nieograniczonej migracji do Polski, no tam byli powoływani biegli, którzy, biegły z zakresu lingwistyki, który miał ocenić, czy tego rodzaju wypowiedź jest nawoływaniem do nienawiści, czy nie. Tym samym, z dużym prawdopodobieństwem, po wejściu w życie tych przepisów, prokuratorzy będą wszczynać takie postępowania po to, żeby ustalić w toku dochodzenia, które będzie prowadzone, czy, czy śledztwa, to, czy dana wypowiedź, nawet jeżeli ona jest dla prokuratora wątpliwa, czy, czy ona wypełnia znamiona przestępstw z artykułu 119, 256, 257, czy nie, a do tego potrzebne jest zgromadzenie i zebranie materiału dowodowego, czyli przede wszystkim w przypadku wypowiedzi internetowych, Czymś całkowicie naturalnym, oprócz ustalenia danych IP, z którego, z którego pisano dany, dany post czy dany komentarz, dochodzi do zabezpieczenia do zabezpieczenia sprzętu, z którego można byłoby, z którego doszło do napisania na przykład danego komentarza. No i to postępowanie trwa. Natomiast w sytuacji, w której dochodzi już do tego typu szerokiego postępowania dowodowego, no pamiętajmy o tym, że prokurator jest idetyczny. Decyzja prokuratora, również jego przełożonych, czy w takiej sprawie na przykład przedstawić zarzut, a jeżeli przedstawić zarzuty, to również skierować akt oskarżenia i uruchomić całą machinę postępowania rozpoznawczego przed sądem. Jeszcze jedno pytanie: jak to wygląda z Twojego doświadczenia po stronie prokuratury, bo ja rozumiem to trochę tak, że jeżeli wejdą w życie te przepisy, a są to przestępstwa ścigane z urzędu, to prokuratorzy nawet z powodu no, zwykłego asekuranctwa będą podejmowali przynajmniej postępowanie przygotowawcze, żeby ich nikt nie oskarżył, że no, byli niechętni w wszczynaniu tych postępowań, czy że stawiają, że prowadzą jakąś własną politykę niezgodną z polityką karną, którą narzuca prokurator generalny. Czy, czy to rzeczywiście tak jest? Jakie jest twoje doświadczenie tutaj? Oczywiście, że tak, ale to bardzo wyraźnie było, było widoczne po... Stosowaniu przepisów karnych, tych, które mamy aktualnie, które weszły w życie. Pamiętajmy o tym, że był w pewnym momencie po 2014 roku wysyp postępowań, w których no ścigano internautów, chociażby za krytyczne wypowiedzi pod adresem Ukraińców. I to było, był nawet jeden z prokuratorów w Warszawie, który się specjalizował. O tym też media pisowały, pisały, że się specjalizował w ściganiu przestępstw z nienawiści. Te przypadki stosowania artykułu 256 czy 257 kodeksu karnego, to już mamy pewne orzecznictwo, które narosło. I na przykład, ja przypomnę sprawę w sądzie rejonowym, bodajże w żywcu. Który skazał mężczyznę na karek grzywny za wypowiedź polska dla Polaków. To było, to było stwierdzenie, które zdaniem sądu nawoływało do nienawiści. Pamiętajmy o tym, że była sprawa w Sądzie Okręgowym, bodajże w Białym Stoku, gdzie skazano mężczyznę za określenie Leniuch, o ile dobrze pamiętam, w, w, pod adresem imigrantów z Czeczenii. Ja nawet sobie tutaj znalazłem o leniuch, leń czy śniady cwania, bo to zna, zdaniem, zdaniem sądu wypełniało znamiona przestępstwa. Czyli mamy do czynienia z pewną, z pewnym, pewną wrażliwością też sędziów, która jest no uzależniona w jakim stopniu od sympatii czy zmian sympati sympatii um, w, w, w społecznych w, w kraju i jak na, na etapie powiedzmy prokuratury zazwyczaj widoczne jest o wiele o wiele, większa, o wiele większe asekuranstwo, jeżeli to tak można ująć. Czyli po prostu prokurator, pomimo tego, że widzi jakieś wątpliwości, często przedstawia zarzut, uzasadniając to, że jest to tylko uprawdopodobnienie czynu, następnie ślad oskarżenia i przerzuca niejako odpowiedzialność za decyzję, na przykład na uniewinnienia takiej osoby oskarżonej na sąd i to jest jest niestety pewna częsta praktyka, czyli prokuratorzy, którzy no, widzą, że sprawa powiedzmy nie jest tak jednoznaczna, ale jednocześnie z uwagi na jakiś społeczny kontekst, może być przedmiotem jakiejś debaty, jakiejś krytyki ze strony chociażby mediów lewicowo-liberalnych, no kierują takie jak to oskarżenia i mówią: No, to najwyżej sąd, my prokuratura oskarżała, ale sąd sąd w tej sprawie na przykład uniewinił, czy może postępowanie. No, to już jakby jest kwestia. Sądu. Więc ja raczej jestem skłonny do, do tego i raczej no, jestem przekonany co do tego, że w taki sposób będą prokuratorzy postępować. no Tym bardziej też widząc na zmiany kadrowe, które w polskiej w prokuraturze aktualnie mają miejsce, gdzie no, prokurator generalny, który popiera te. Te wątpliwe prawnie z, z, zmiany. Ewidentnie wypowiadał się w duchu, właśnie takim, e, można powiedzieć, zgodnym z tymi postulatami środowisk radykalnej lewicy, e, więc raczej jestem przekonany do tego, że tego rodzaju działania będą, e, będą realizowane. Dodatkowo, m, pamiętajmy, że my mówimy też o dwóch e, ważnych czynnikach. Po pierwsze, Obserwujemy pewną tendencję, jeśli chodzi o instrumenty prawnokarne, które w ostatnich latach były stosowane przez środowiska radykalnej lewicy, również środowiska zrzeszające, tak zwane środowisko LGBT, szeroko, szeroko pojęte, czyli. Mieliśmy do czynienia z różnymi zawiadomieniami, z różnymi sprawami, które były zarówno inicjowane na gruncie prawa cywilnego, ale również na gruncie prawa karnego. Bo mało przebrzmiewa w tej debacie, y, która się dopiero zaczyna w kontekście tej mowy nienawiści i tych pro, pro, proponowanych zmian, również i to, że w ostatnim czasie wytworzyła się pewna linia orzecznicza w sądach karnych, y, które y, skazywały. Y, oskarżonych za znieważenie czy zniesławienie, które już w kodeksie karnym jest. Artykuł 212 i 216 kodeksu karnego, czyli to jest przestępstwo zarówno zniesławienia, 212, 216 znieważenia innej osoby. I teraz to są czyny ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli pokrzywdzony może zainicjować takie postępowanie, we własnym zakresie składając prywatne akt oskarżenia, uiszczając opłatę 300 zł, ale może również zainicjować, zawiadomić prokuraturę i zażądać objęcia ściganiem z urzędu takiego czynu, co również prokuratorzy czynią. Dlaczego to jest ważne? W, w, w kilku sprawach, które zawisły przed sądami doszło do skazania prawomocnego Oskarżonego za to, że jego wypowiedzi, które co prawda nie dotyczyły w najmniejszym stopniu pokrzywdzonego, ale wypowiadały się na temat pewnego zjawiska czy też pewnych postulatów, które jego zdaniem są, do których się krytycznie odnosił. No, sądy uznawały winę takiego. Tu chodziło konkretnie o, o, o no, pana prezesa Fundacji Pro Prawo do Życia, Mariusza Dzierżawskiego, również i osoby, które kierowały samochodem, który jeździł w różnych częściach Polski. Na tym samochodzie widniała informacja o matrycy, słynnej matrycy Światowej Organizacji Zdrowia, w, która postulowała no, w ramach tej tak zwanej edukacji seksualnej, Informowanie również dzieci, na przykład w wieku, bodajże pamiętam, czterech czy trzech lat, o przyjemności z masturbacji. I na tym, na tym samochodzie widniał taki napis, że LBL wspiera seks. I sądy uznawały, pomimo tego, że oczywiście no, oskarżony nawet nie znał tego pokrzywdzonego, który Składał zawiadomienie, czy później składał prywatne akt oskarżenia, kompletnie w treści wypowiedzi się nie odnosił do, do, do samego pokrzywdzonego, no i bronił się tym, że de facto to jest wyraz jego wolności wyrażania poglądu i krytyki postulatów e, określonego środowiska. Pomimo tego został skazany za. Za, czyny, za czyn karny. Tak? W związku z tym mamy tutaj z jednej strony czynienia z pewną tendencją, no i nie, nie inna kwestia była w sprawie, o ile dobrze pamiętam, lubelskiej, czyli też wypowiedź i tam chyba oskarżycielem prywatnym, tutaj mogę się mylić, ale wydaje mi się, że był właśnie pan Bart Staszewski, w, gdzie skierowano również prywatne akt oskarżenia pomimo tego, że sama wypowiedź dotyczy właściwie marszu, marszu równości w w Lublinie, a nie samego pokrzywdzonego. Ta sprawa również skończyła się wyrokiem skazującym. Tendencja i stosowanie tych instrumentów prawnokarnych również w ostatnich latach ze strony środowisk radykalnej lewicy jest, był bardzo wyraźnie widoczny, ale my musimy pamiętać o jeszcze innej, jednej tendencji międzynarodowej. Mianowicie, jeżeli przejrzymy sobie to, jakie instrumenty, jak ten etap. Ograniczenia wolności słowa przebiegał w innych krajach. To mamy przykłady nie tylko ostatnio Szkocji, gdzie 1 kwietnia weszły w życie przepisy prawnokarne, gdzie nawet można było bodajże do 7 lat pozbawienia wolności uzyskać wyrok za, za tak zwane właśnie przestępstwo z nienawiści polegające mniej więcej na misgenderowaniu, czyli używaniu zaimków innych niż osoba, która jest rozmówcą sobie, życzy, co, miał, co wywołał jakiś dyskomfort, ale my mamy przykłady z różnych innych krajów. Mamy przykład w Wielkiej Brytanii, mamy bardzo ciekawe przykłady z Meksyku. W Meksyku istniały jest jeden z transseksualnych deputowanych, który bardzo często składa zawiadomienia na swoich kolegów deputowanych czy byłych deputowanych z, w parlamencie. Parlamentu meksykańskiego, i tam bardzo ciekawe, bardzo ciekawe orzecznictwo, na tym narosło. Ja sobie nawet wypisałem Państwo, wybaczcie, Tu Łukasz, wybacz, że to są nazwiska takie, które, które ciężko zapamiętać, ale okazuje się, że pani Salma Luna, która jest transseksualnym deputowanym, biologicznym mężczyzną, ale która e, uważa się za kobietę deputowanego parlamentu, e, oskarżyła członka Izby Deputowanych w Meksyku, pana Gabriela Cuardi, e, za wypowiedź y, na, w mediach społecznościowych. Ta wypowiedź y, brzmiała tak. W Izbie Deputowanych 65. kadencji nie ma parytetu bowiem jest 25, 252 mężczyzn i 248 kobiet e, e, dzięki ideologii transpłciowej. Tak to zostało ujęte w tym wpisie. Oczywiście, tutaj chodziło o to, że zgodnie z przepisami meksykańskimi e, istnieje w parlamencie parytet ścisły, czyli musi być połowa kobiet i połowa mężczyzn deputowanymi. E, a zatem no, tutaj przedstawiciel tej konserwatywnej frakcji skrytykował, wskazując na to, że my de facto tutaj działamy niejako przeciwko prawom kobiet. To spotkało się z zainicjowanym postępowaniem, i Trybunał Wyborczy Sądownictwa Federalnego nakazał deputowanemu usunięcie tych wpisów, przeproszenie i wysłał go, o ile dobrze pamiętam, na jakiś kurs edukacji <laughs> antydyskryminacyjnej. Ta sama pani w 2020 roku, mówimy o, oczywiście o pani Salmie Lunach, która podaje się za deputowaną, była autorką takiego projektu ustawy, który przewidywał karanie duchownych za wdrażanie modelu edukacji czy wypowiedzi o seksualności człowieka z punktu widzenia chrześcijańskiej filozofii i chrześcijańskiej etyki. I w ramach tej, tego prezentowania tego projektu wystąpiła przebrana za biskupa. To oczywiście spotkało się z, z, z krytyką, między innymi przez pana Rodrigo Corteza, to był były polityk, ale również i przedstawiciel organizacji prorodzinnych w Meksyku, który napisał tak, wypowiedział się w ten sposób. Transseksualny deputowany mężczyzna, który który przepraszam, przypisuje sobie bycie kobietą, domaga się szacunku, ale jest to dokładnie to, czego nie okazuje innym. Prosi o to, czego nie daje z ogromnym brakiem szacunku dla innych. I to również spotkało się z reakcją ze strony oburzonej pani Salmy Luna, która złożyła skargę Euro i Trybunał Wyborczy Sądownictwa Federalnego uznał: Uwaga, że tego rodzaju wypowiedź jest przemocą polityczną ze względu na płeć i przemocą cyfrową, symboliczną, psychologiczną i seksualną i wydał orzeczenie, w którym skazał tego mężczyznę. Na grzywne przeprosiny odbycie kursu z zakresu przemocy politycznych ze względu na płeć został ten mężczyzna wpisany do rejestru osób e, ukaranych za przemoc polityczną wobec kobiet. Mamy przykłady znowu w, w Wielkiej Brytanii. Daily Mail w 2019 roku informował o zatrzymaniu. Tutaj paradoksalnie, i tak w ramach ciekawostki, feministki, która, która miała misgenderować w internecie jakiegoś uczestnika konwersacji. Okazało się, że oprócz tego, że zatrzymano jej, oczywiście cały sprzęt, była zatrzymana na oczach swoich dzieci, zresztą niepełnosprawnych. Zainicjowano postępowanie z przepisów ustawy o złośliwych komunikatach, bo taki przepis, takie są, takie są przepisy dotyczące tak przemocy cyfrowej i kobieta ta w pierwszej instancji została została skazana w tym sensie, że sąd wyznaczył jej okres warunkowy. To jest taka instytucja, jak u nas troszeczkę warunkowe umorzenie postępowania, czyli mniej więcej na okres pewnej próby. Co prawda, sąd stwierdza winę, ale nie, nie wydaje jakiegoś wyraku, nie, wyda, nie wymierza kary takiej osobie. Sąd w drugiej instancji no, szczęśliwie rozważył wszystkie argumenty i ten wyrok uchylił. No ale mieliśmy przykład Finlandii, kolejne, kolejne państwo. W 2019 roku Ewangelicko-Luterański Kościół w Finlandii zaczął oficjalnie wsparł i stał się partnerem Parady Równości. Zostało, spotkało się z krytyką byłej minister spraw wewnętrznych Finlandii, pani doktor Paiwi Rezanen, czy Razanen, nie wiem jak się czyta niestety to w, w, po fińsku, która zacytowała Pismo Święte. Zacytowała Pismo Święte. To był ten osławiony cytat, za którego pracownik Ikei, pani Janusz Komenda został zwolniony. No i oczywiście cała lawina ruszyła, tak? Zostały jej przedstawione zarzuty, była, była oskarżona, postawiona w stan oskarżenia no szczęśliwie sędziowie, którzy oceniali i rozważali, ważyli tą wartość z jednej strony wolność wyrażania poglądów, wolność religijna, a z drugiej strony właśnie ta no, domaganie się tutaj wolności od poczucia dyskomfortu, bo chyba tak to należałoby uznać, no sąd, sąd jednak uniewinnił tą panią doktor, ale po latach procesu tam prokuratura jeszcze nawet kasację składała, były różnego rodzaju działania prawne podejmowane, więc my żyjemy w chwili obecnej w pewnej złożoności też na świecie, która pokazuje te tendencje. I jeśli przyśledzimy sobie, i warto to robić, wypowiedzi czołowych przedstawicieli tych środowisk radykalnej lewicy, to one idą w bardzo konkretnym kierunku. I stąd pytanie, chciałbym jeszcze wrócić do, do tych przepisów, tak jak zaprojektowało je Ministerstwo Sprawiedliwości i zapytać cię, jak wygląda z prawnego punktu widzenia sytuacja, w której pojawiają się pojęcia, które, jak wspomniałeś, są nieostre. Jedna rzecz to jest to, że też mówiłeś już o tym, wspominałeś już o tym, że odbiorca tych przepisów, czyli w zasadzie każdy przeciętny człowiek, powinien móc zrozumieć, czego mu się zabrania, ale to jest też pytanie, jak się zachowują organy wymiaru sprawiedliwości, a więc i prokuratura, i sąd, kiedy trafiają na pojęcie typu tożsamość płciowa, które Popraw mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie ma definicji tego pojęcia w żadnym innym miejscu polskiego systemu prawnego. I co wtedy się dzieje? Jak, jak sobie z tym poradzić? No właśnie, I to, jest, to jest duży problem w kontekście tych zmian. Znaczy, my mamy y, dwa y, y, pojęcia, które budzą szczególną wątpliwość, czyli płeć i tożsamość płciowa. Pierwsza rzecz jest taka, co należy rozumieć w ogóle przez znamię płci. Czy my tutaj mówimy o płci biologicznej, czyli mężczyzna i kobieta, czy mówimy o również sposobie tego rozumienia płci, tak jak to chcą organizacje radykalnej lewicy, czyli płci społecznej? I nawet nie wiem, może ja ci zadam, Łukasz, pytanie, czy ty wiesz, co to jest ksenopłciowość? Nie mam. Poje... Pierwsze słyszę. Pierwsze, jeszcze słyszę, ksenopłciowość jest to pewna tożsamość, zgodnie oczywiście z definicją prezentowaną przez środowiska radykalnej, lewicy czy osób transpłciowych. Czy to jest ksenopłciowość, ma polegać na tym, że osoba nie czuje się jako, nie czuje się człowiekiem, czuje się. Albo zwierzęciem, albo jakąś rośliną, e, więc jest to pewne pojęcie, które, y, które gdzieś tam już diagnozuje rodzaj płci, jakąś scenopłciowość. Dodam Ci to pytanie, dlatego, żebyś ty, jako adresat tej normy prawnokarnej, no był w stanie w jakimś stopniu. Y, przewidzieć co jest dopuszczalne w wypowiedzi a co nie jest dopuszczalne bo jeżeli pojawia się kwestia senopłciowości, nie wiem mamy do czynienia z listą 56 czy większej ilości płci społecznych które nie są weryfikowalne nawet na gruncie medycznym czy na gruncie biologicznym tylko po prostu są uzależnione od pewnego od poczucia osoby, która ma być pokrzywdzona, no to mamy tutaj pierwszy zgryz prawniczy, dość poważny. To znaczy, czy my rozumiemy tę płeć jako płeć właśnie mężczyzna i kobieta, czy mówimy tutaj o płci jednej z tych płci społecznych. A jeżeli tak jest w tym drugim przypadku, to ten przepis nie spełnia standardu konstytucyjności w sposób absolutnie Pewny, mianowicie artykuł 2 Konstytucji, z artykułu 2 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny przez wiele lat upół podstawową zasadę, jaką jest zasada prawidłowej legislacji, czyli przepis musi być na tyle, w szczególności przepis karny, musi być na tyle określony, żeby można było ten przepis zrozumieć, żeby adresat go rozumiał i wiedział, co jest zakazane i co się spotka z sankcją karną. Drugi, drugie, drugi ten aspekt, no to jest kwestia właśnie tej tożsamości płciowej, która nie jest nigdzie zdefiniowana, a przede wszystkim nie jest zdefiniowana w kodeksie karnym, czyli w jaki sposób tę tożsamość seksualną rozumieć, czy na przykład misgenderowanie, czyli używanie zaimków niezgodnie z wolą rozmówcy, spełnia standard właśnie znieważenia z powodu. Transpłciowości, czy, czy nie? To są naprawdę dość poważne pytania i poważne problemy, tym bardziej, że mamy do czynienia z prawem karnym, na które projektodawca nam kompletnie nie odpowiada, uznając, że to jest po prostu oczywiste. Tak? Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi na przykład o transpłciowość, to nawet i organizacje, nawet bodajże Światowa Organizacja Zdrowia w pewnym momencie. Uznała, że nie należy to transpłciowość, nie jest objęta definicją choroby psychicznej. Czyli do, doszło do zmiany niejako sposobu postrzegania na gruncie powiedzmy wypowiedzi jednej z organizacji, która, które, które zajmują się powiedzmy propagowaniem zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Natomiast no, to dla przeciętnego odbiorcy jest dość, dość trudne do zdefiniowania. Pamiętajmy też o tym, że te pomysły, które się pojawiały, czyli te zmiany, co prawda nigdy tak szeroko nie idące, były już wcześniej, przed 2015 rokiem. Pojawiały się, były projekty ustaw, procedowania. Przypominam sobie, projekt bodajże ruchu Palikota i również Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Były dwa niezależne projekty, i tam było bardzo ciekawe, m, dlatego, że. One praktycznie dotyczyły tych samych przepisów, natomiast tam było bardzo interesujące uzasadnienie. Mianowicie w uzasadnieniu tego jednego z tych projektów pojawiła się taka argumentacja, że mamy do czynienia z masowym popełnianiem przestępstw z nienawiści na całym świecie. I tutaj pokazywano przykłady, bodajże chyba Wielkiej Brytanii, gdzie wskazywano na to, ile, ile przestępstw zostało popełnionych. Z, z uwagi, z nienawiści na przykład na osobach o innej orientacji seksualnej. Przy czym, to było bardzo ciekawe, bo e, podstawowy błąd w rozumowaniu, e, w rozumowaniu tych autorów tego projektu sprowadzał się do tego, że każde przestępstwo, które było popełniane e, na szkodę osoby o innej orientacji seksualnej było uznawane za przestępstwo z nienawiści. Czyli na przykład ktoś dokonał rozboju Czyli no, celem rozboju jest przede wszystkim zaburmienia, prawda? Czyli no, albo kradzieży, no to od razu wpisywano to niejako do rubryczki takiej, że jest to przestępstwo motywowane nienawiścią z uwagi na orientację seksualną. A przecież wiemy o tym dobrze, że oczywiście to nie jest prawda, no, to jakby nawet przykłady, które i ostatnie tendencje z ostatnich lat pokazują, że Wydaje się, że najczęstszą grupą, która spotyka się z atakami ze strony, atakami przede wszystkim fizycznymi, ale nie tylko słownymi, to jest grupa duchownych katolickich. Był taki okres, warto sobie odświeżyć, jak wielka liczba była ataków, naruszeń nietykalności cielesnych, plucia, znieważania, nawet zabójstw, usiłowania zabójstw duchownym w pewnym okresie. Zniszczeń, zniszczeń kościołów, naruszenia świątyni. I... No to teoretycznie można by powiedzieć, no dobrze, no mamy tutaj taką przesłankę, że z powodu przynależności wyznaniowej, prawda, też to powinno być odpowiednio karane. To jest przesłanka zresztą, która była już wcześniej, bo to, to jest akurat, ta akurat nie została dodana, tylko ona wcześniej już istniała w tych przepisach. Tak, natomiast dotychczas te przepisy, jeżeli sobie spojrzymy na ilość, to nawet statystyki pokazują, że jeżeli chodzi o artykuł 119, to już w ogóle, ale 256, 257, on nie był w tak dużej, dużym stopniu stosowany, jak, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka, to znaczy rzeczywiście przede wszystkim warunkiem w ogóle zainicjowania postępowania, jeżeli chodzi o kwestie tego kryterium wyznaniowości jest to, że pokrzywdzony w ogóle zainicjował takie postępowanie, prawda? Więc jeżeli duchownie, a ja niestety ze własnego doświadczenia zawodowego obserwuję, że w szczególności księże katolicy są bardzo niechętni do tego, żeby jakieś instrumenty tutaj zgłaszać jakoś mają taką dość dużą, dość duży. opór. Opór do, do tego, żeby rzeczywiście inicjować tutaj składać zawiadomienie na policję, to uznają po prostu, że, że nie należy za bardzo walczyć. I niestety my się z tym też no, spotykamy jako prawnicy, oferując jakąś pomoc prawną w tym zakresie, że jakby niespecjalne te osoby są przekonane. Natomiast, jeżeli te zmiany wejdą w życie, to dam sobie rękę obciąć, że liczba zawiadomień różnego rodzaju donosów, które są y, właśnie wynikają z jakichś oburzenia, jakąś wypowiedzią na przykład, y, no, że to będzie naprawdę znaczna ilość. No, my mamy do czynienia, no, mamy fundację ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, który jakoś śledzi nawet sieć specjalnie po to, żeby w, wynajdywać jakieś wypowiedzi, które, y, które mogą skutkować złożeniem zawiadomienia, a zaręczam, że organizacje radykalnej lewicy których jest notabene więcej i są no, żywo zainteresowane tym, żeby tego rodzaju przestępstwa z nienawiści ścigać. No, one będą chciały złożyć zagadnienie. Ale jeszcze dwie ważne rzeczy, jeżeli Łukaszu pozwolić, bo to w kontekście tych zmian to jeszcze, jeszcze my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Ale zwróćcie uwagę Państwo na, na to, w jaki sposób, co, jest tak, co będzie tak naprawdę parane. Bo to nie chodzi tylko o jakąś groźbę, nie chodzi tylko o jakąś prze, jakieś znieważenie, jakąś przemoc, która ma być stosowana, ale tam y, pojawia się bodajże w artykule 256 y, i 319, nie y, 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 y pamiętam teraz, czy... Tych przepisów jest mowa o groźbie bezprawnej. Jako... To jest sto, 119 artykuł, kto stosuje to, przemoc lub groźbę bezprawną. To jest groźba bezprawna, to akurat nam kodeks karny definiuje w, w artykule 115. A groźbą bezprawną to nie jest tylko groźba spowodowania krzywdy, popełnienia przestępstwa, tylko na przykład groźba zainicjowania postępowania karnego wobec. Wobec pokrzywdzonego albo rozpowszechnienie jakiejś informacji, która ma uwłaczać u czci. To jest też groźba bezprawna, która będzie się spotykała z bardzo dolegliwą sankcją z artykułu 119. Ten artykuł 119 mieści się w bardzo specyficznym, jeżeli chodzi o systematykę kodeksową, w rozdziale dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi ludzkości i przestępstw wojennych, czyli my mamy tutaj do czynienia, jako z, przez ustawodawcę nam narzucił, że jest to jedno z najpoważniejszych przestępstw z kodeksu karnego, ten artykuł 119 i no, tutaj mamy do czynienia z bardzo szerokim fachlarzem możliwej ingerencji w wolność wolność wyrażania poglądów, wolność słowa, no bo jeżeli ktoś na przykład krytykuje czy mówi o tym, że nie zgadza się na utworzenia utworzenie przedszkola LGBT nie wiem, czy, czy wiesz, Łukasz, ale takie przedszkole to media nawet donosiły, że w Berlinie zostało utworzone i w, jeżeli ktoś wypowie się, uzna, że na przykład to należałoby złożyć zawiadomienie do prokuratury, czy powinno się śledczy tym zająć, no to może się narazić od razu na zarzut na zarzut właśnie z artykułu 119 kodeksu karnego. A ja Arty... mam jeszcze takie pytanie dotyczące konkretnej sytuacji, bo w, w kontekście tych tych nowych przepisów pojawiał się taki, pojawiała się taka e, hipoteza, czy taka hipotetyczna historyjka i ciekaw jestem, czy, czy rzeczywiście tak by mogło być, ponieważ tutaj pojawia się też przesłanka wieku. No jak wiadomo jest coś takiego, podobno jak ageism, prawda, prześladowanie z powodu wieku. Załóżmy, że ktoś powie, że Jarosław Kaczyński to zdemęciały staruszek, który już nie powinien się zajmować polityką. Czy w myśl tych nowych przepisów również można by za takie stwierdzenie ścigać. Oczywiście, że tak. Ale co więcej, yy, mamy taką słynną piosenkę, yy, chyba zespołu Big Cyc. Yy, facet to świnia, prawda? No to już po wejściu w życie tych przepisów, yy, skoro płeć yy i znieważenie z powodu płci ma być yy, no, zagrożone odpowiedzialnością karną, no to wypowiedź: Facet to świnia jest absolutnie niedopuszczalne i może się spotkać z sankcją karną. Yy, I to naprawdę nie są żarty. Jeżeli mielibyśmy uczciwie stosować te przepisy i osoby, które yy, no, dowiedzą się, usłyszą o tego rodzaju wypowiedzi, złożą zawiadomienie, no to prokuratura nie będzie miała wyjścia. Będzie musiała z takie postępowanie prowadzić yy, no i ocenić, czy ta wypowiedź ma czy nie ma właśnie tego wymiaru yy, tego przestępczego. Także tutaj jest jeszcze jedna, jedna rzecz ciekawa, ponieważ zerknijmy sobie w 256, który jest aktualnie, który obecnie jest oczywiście przepisem obowiązującym. I tutaj tak sprytnie projektodawca podszedł do tego, dlatego że aktualnie 256, paragraf drugi, każe określonej w paragrafie pierwszym podlega, kto w celu rozpowszechnienia produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła treść drugi... określoną w paragrafie pierwszym. Czyli nie tylko samo... Propagowanie czy też nawoływanie do nienawiści na tle różnic jest karane, ale również i posiadanie, przekazywanie, przesyłanie materiałów, które taką treść zawierają. I co prawda, ten przepis formalnie się nie zmienia po tych, w tym projekcie, i tutaj nie jest postulowana jego zmiana, ale zmiana paragrafu pierwszego artykułu 256 oczywiście od razu dotyczy i obejmuje również zakazane czy skutkuje zakazaniem między innymi druku określonych materiałów. Jestem bardzo ciekaw oczywiście tutaj to na razie pokazuję, żeby państwu w jakimś stopniu uzmysłowić to jakie to są zmiany, ponieważ nie wiem jak będzie chociażby z Pismem Świętym. Skoro Pismo Święte zawiera pewne twierdzenia, które Mogą, są odczytywane za obraźliwe. Ja sobie przypominam sprawę pana Janusza e, Komendy, e, który został zwolniony, jak sąd stwierdził bezprawnie, z uwagi na zacytowanie Pisma Świętego, że tam byli świadkowie, którzy, czyli pracownicy, Którzy składali zeznania, że to w ogóle jest skandaliczna mowa nienawiści, że to w ogóle odczuwali strach, bali się przychodzić do pracy tak, w związku z zacytowaniem tego, tego stwierdzenia. Więc no, gdyby literalnie odczytywać te, ten przepis, no to rzeczywiście skutek dotyczy także Pisma Świętego, a na pewno dotyczy. Słynnych wlepek, które były przez jedną z gazet, z jedną z gazet produkowane. Natomiast no to zostało ten proces się trwa. Bodajże tam też pan Bart Staszewski był inicjatorem tego postępowania cywilnego, więc no ten zakaz rzeczywiście zostanie znacząco, ale to znacząco rozszerzony i ingerencja ze strony organów ścigania będzie mogła być w tym przypadku wiele. Lepiej uzasadniona, ponieważ jeżeli szuka się tego typu materiałów, no to oczywiście przeszukanie, że mamy do czynienia z zatrzymaniem, z konfiskatą niejako tych, tych treści, które mają, mają być zakazane, czyli ulotek różnych. No, w szczególności tutaj organizacje takie, które podkreślały to niebezpieczeństwo związane z promowaniem tej edukacji seksualnej w wydaniu tym tym Właśnie tej otwartej czy, czy permisywnej, jako edukacji seksualnej, no to tutaj będę, będzie się to spotykało pewnie z jakimś. Na pewno do tego tematu będę jeszcze wracał, a teraz chciałem Ci zapytać o, o inny przepis, przepis, o którym ja z kolei wspominam w tekście umieszczonym w najnowszym wydaniu do rzeczy, a wspominam w kontekście afery dotyczącej portalu Voice of Europe i, i tego polskiego wątku tej afery, a mówię tutaj o wprowadzonym za poprzedniej władzy poszerzeniu, znaczącym poszerzeniu znamion szpiegostwa Mówimy tutaj o artykule 130 kodeksu karnego, a dokładnie o jego paragrafie 9. Chciałem Cię poprosić, żebyś, żebyś ten artykuł, ten, czy ten paragraf dokładnie zrecenzował. Ja go przeczytam tutaj, bo on budził bardzo dużo wątpliwości jeszcze na etapie, kiedy był w Sejmie. I brzmi on tak: kto biorąc udział w działalności obcego wywiadu albo działając na jego rzecz prowadzi dezinformację, polegającą na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, mając na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska albo skłonienie organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej Państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska, do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat ośmiu. Te wątpliwości dotyczyły między innymi tego, czym jest działanie na rzecz obcego wywiadu. Ale również tego, czym jest zdefiniowana tutaj, czy, czy tak rozumiana, jak tutaj ten przepis rozumie, dezinformacja. Ja się spotkałem w jednym z komentarzy do kodeksu karnego, który już omawiał właśnie ten, ten przepis, z takim na przykład stwierdzeniem, że ta dezinformacja nie musi wcale polegać na podawaniu nieprawdziwych informacji, tylko na umieszczeniu ich w takim kontekście, który ma na celu jakby fałszywe nakierowanie odbiorcy. No to już jesteśmy, w sferze takiego, bardzo taki, takiego magmowego rozumienia tego, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Jak ty w ogóle oceniasz konstrukcję tego przepisu? Znaczy, zapoznałem się z tym przepisem jeszcze na etapie projektu, bo tam to było też przedmiotem zmian i też uwag, między innymi chyba ze strony twojego Łukaszu też słusznie też w w, w publicznych wystąpieniach wskazywałeś na zagrożenie związane z tym przepisem. I rzeczywiście ten przepis na wielu płaszczyznach jest na tyle nieokreślony, że on może faktycznie spełniać e, przesłanki do uznania, że jest niekonstytucyjny. Mamy przede wszystkim tutaj z do czynienia z e, wątpliwościami dotyczącymi tego, co należy rozumieć przez działanie na rzecz. Obcego wywiadu, bo branie udziału to jest pojęcie, które już jakąś, jakieś orzecznictwo na tle znamienia brania udziału narosło w, polskiej, w polskim prawie. Mamy na przykład artykuł 258 Kodeksu Karnego, czyli branie udziału w grupie przestępczej czy związku mającym na celu popełnianie przestępstw. I branie, branie udziału polega na pewnym świadomym uczestniczeniu. Uczestniczeniu w działalności yy, yy, organizacji, grupy, w tym przypadku obcego wywiadu, ale nie musi to, to uczestnictwo polegać na, yy, na jakimś szczególnym wkładzie. Może być to tak zwane bierne uczestnictwo, czyli w orzecznictwie. Dopuszczało, wskazywało się również na to, że jeżeli ktoś wyraził wolę, nawet dorozumianą, do tego, żeby przystąpić do tego rodzaju grupy przestępczej i obejmował swoją świadomością fakt, że taka grupa przestępcza funkcjonuje, no to już brał udział, pomimo tego, że nie nie popełniał przestępstw, nie dokonywał jakichś działań szczególnych, więc to jest pojęcie dosyć szerokie. Natomiast pytanie, co należy rozumieć przez działanie na rzecz obcego wywiadu, bo to jest pojęcie na tyle, tyle szerokie i na tyle nieokreślone, niezdefiniowane przede wszystkim w przepisach prawa karnego, że no można pod to podciągnąć każde zachowanie. Jeżeli mamy. Dodatkowe znamie, czyli prowadzenie dezinformacji, to znowu pojawia się bardzo wiele wątpliwości. Czym jest owa dezinformacja na gruncie kodeksu karnego czy przepisów prawa karnego? Jak należy ją rozumieć? Czym jest prowadzenie dezinformacji? No to jest znowu pojęcie niestety na tyle nieokreślone, że y, ustawodawca dał. Pewne pole dość szerokiej interpretacji tych zachowań, które są dopuszczalne i które nie są dopuszczalne. Bo jeżeli ktoś prezentuje, na przykład w przestrzeni medialnej, krytykę czy krytykę działań organów, na przykład władzy publicznej czy służb państwowych w kontekście jakiegoś zagrożenia dla państwa polskiego, czy w kontekście jakiegoś konfliktu międzynarodowego, to czy to jest dezinformacja, bo jest to pewne na pewno wywieranie wpływu na opinię publiczną. Czy znaczy jest to dezinformacja? No, ustawodawca nie wyjaśnia tego. Ten, ten przepis jest na wielu poziomach, moim zdaniem, niedoskonały, dość szeroki. Na razie, tak jak słusznie zauważyłeś, mało jest wypowiedzi. Przedstawicieli doktryny prawa na ten temat. Przepisy weszły w życie bodajże 1 października 2023 roku więc są jeszcze relatywnie świeże. Nie mamy praktycznie żadnych, żadnego orzecznictwa sądowego na, na tle rozumienia tego przepisu. Mam przede wszystkim może najwyższego, które by nam tutaj jakieś wskazówki dały także no, ten przepis faktycznie no, dalsza część chociażby jego tak polegająca na rozpowszechnianiu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji i teraz tak no, nieprawdziwość jest jest weryfikowalna to znaczy jest to pewna niezgodność e, niezgodność z rzeczywistym stanem e, jak rozumianym to jest odrębna kwestia, ale, ale, ale jest, to, jest to w miarę zrozumiałe. Ale czym jest wprowadzający w błąd informacji? Czy tutaj chodzi o manipulację, czy tu chodzi o informację nieścisłą? No, czy to tutaj chodzi o interpretację danego, danych, danej informacji przekazywanej publicznie? Na to ustawodawca nam nie odpowiada. No, to jest pojęcie na tyle szerokie, że rzeczywiście każda formuła wprowadzenia w, w, w błąd m, m, takiego m, uczestnika debaty publicznej może być podciągnięty niejako pod znami tego m, przepisu prawa karnego. I dalej znowu, mając na, na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, państwa sojuszniczego lub organizacji międzynarodowej, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska albo skłonienie organu władzy publicznej państwa i sojuszniczego organizacji, której członkiem jest Rzeczypospolita Polska to podjęcia lub zaniechania określonych czynności. I teraz, co to są te poważne zakłócenia w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej? Bo ja przyznam się szczerze, nie spotkałem się jeszcze w prawie z tego typu stwierdzeniem. No jest znowu na tyle nieokreślone um, dla prawnika, co dopiero dla przeciętnego odbiorcy, no co należy rozumieć przez, przez spowodowanie tych poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce, czy na przykład informacja dotycząca jakiegoś wydarzenia o charakterze międzynarodowym, które wpłynie na przykład na ceny, na spadek akcji powiedzmy, Orlenu, czy to jest już spowodowanie czy wywołanie tych poważnych zakłóceń? W gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, czy, czy nie? No to są naprawdę pytania, które się rodzą przy lekturze tego przepisu. Stąd ja uważam, że pomimo celu samej nowelizacji, który był motywowany moim zdaniem słusznymi przesłankami dotyczącymi tego, że to przestępstwo szpiegostwa było przede wszystkim co do kar zbyt łagodne, to jednak, mimo wszystko, ten przepis. Jest, na, jest niedoskonały w dość dużym stopniu. Pytanie, jak on będzie stosowany, obawiam się, że no, zarówno prokuratura, jak i służby, to całkowicie naturalne w praktyce, będą chciały w jak, najszerszym, hmm. przepraszam, w jak najszerszym zakresie go interpretować. No i to może być to może być powód problemów. Ostatnia kwestia, o którą chciałem Cię zapytać, właściwie prosić o to, żebyś przedstawił aktualny stan rzeczy, to kwestia zmian w prokuraturze krajowej. Ja przyznaję, że w pewnym momencie straciłem już ten proces z oczu, a tymczasem możemy na stronie prokuratury krajowej przeczytać, że no jest prokurator krajowy, nowy prokurator mianowany w marcu, pan Dariusz Korneluk, czyli można wywnioskować, że pan Barski już nie jest prokuratorem krajowym, pierwszym zastępcą prokuratora generalnego. Co się właściwie dzieje w prokuraturze krajowej? Na jakim to jest etapie? Czy ta nominacja jest yy, ważna, nieważna? Jak Ty to widzisz? Wiele rozstrzygnie Sąd Najwyższy, dlatego że pamiętajmy o tym, że w Sądzie Najwyższym jest zagadnienie prawne przedstawione przez jedne z gańskich sądów, które de facto sprowadza się do tego, do odpowiedzi na pytanie. Yy... Czy przepis, który pozwalał na powrót Dariuszowi Barskiemu ze stanu spoczynku obowiązywał tylko przez okres 60 dni, czy, był, czy jest przepisem, który dalej obowiązuje i czy na tej podstawie pan Dariusz Barski mógł być prokuratorem przywróconym do służby, tym samym prokuratorem prokuratury krajowej, który został przez pana premiera Mateusza Morawieckiego powołany na stanowisko prokuratora krajowego? Na razie Sąd Najwyższy, wedle wiedzy, na piątek nie wyznaczył jeszcze posiedzenia w tej sprawie. Jest już wylosowany z tego, co widać na stronie internetowej Sądu Najwyższego, skład. Więc no, zarówno prokuratorzy, sędziowie, adwokaci czekają na to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Ostatnio Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpoznawał sprawę, rozpoznawał zażalenie. Które wniósł prokurator w sprawie pani prokurator Barbary Zapaśnik. To był prokurator, który również został przywrócony do służby ze stanu spoczynku na podstawie tego samego przepisu i niejako pan prokurator generalny Adam Bodnar, jak strona rządowa, prezentuje tę sprawę pani prokurator Zapaśnik jako analogiczną do sprawy pana prokuratora Barskiego i tam sąd apelacyjny um, uchylił pos, orzeczenie sądu pierwszej instancji o umorzeniu postępowania, umorzeniu postępowania dotyczyło to sytuacji, w której sąd pierwszej instancji uznał, że pani Barbara zapaśnik, pani prokurator nie została skutecznie przywrócona do służby a zatem nie mogła wnieść jak oskarżenia, oskarżenie, postępowanie było umorzone. Sąd apelacyjny uchylił to postanowienie, natomiast uzasadnienie jego sprowadzało się bardziej do przyznania racji właśnie prokuratorowi generalnemu panu panu, panu ministrowi Podnerowi. Natomiast no, mamy taki galimatias. Bardzo wiele, bardzo wiele osób czeka na to orzeczenie Sądu Najwyższego. Pojawiają się nowe opinie. Pan, pan... Profesor Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego no, napisał jednoznaczną opinię tego, dotyczącą tego, w jaki sposób należy rozumieć przepisy wprowadzające prawo o prokuraturze, i pan Dariusz Barski mógł wrócić do stanu spoczynku, jest dalej prokuratorem krajowym, i jego miejsce jest obsadzone. To samo pan, pan profesor Potulski, pani profesor Nałabno, i to są opinie zlecone przez, przez biura Analiz Sejmowych, czyli nie są to opinie, tak zwane prywatne. Oprócz tego jest cała, cała Rzesza Prawników, oczywiście, którzy podobne stanowisko mają, więc sprawa jest niejednoznaczna w tym zakresie, że jedni. I drudzy uczestniczy tego sporu powołują się na jakieś argumenty, na interpretację prawa, natomiast wszystko w mojej ocenie będzie zależało od tego, jakie rozstrzygnięcie wyda sąd najwyższy. I drugi aspekt, czy jeżeli sąd najwyższy wyda orzeczenie, czy odpowie na to zagadnienie przedstawione przez sąd rejonowy w Gdańsku, i no, uzna, że pan prokurator Barski jest cały czas prokuratorem krajowym, to czy prokurator generalny Adam Bodnar będzie szanował to rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, no to już jest druga kwestia. E, pytanie, może, mamy aktualnie do czynienia rzeczywiście z takim dość dużym galimatiasem. Zarówno adwokaci, z, tak jak mówię, moich kolegów i koleżanki z korporacji no, działają w interesie klientów, więc kwestionowanie statusu prokuratorów jest coraz częstsze. Ja śledzę fora i widzę właśnie, co moi koledzy i koleżanki piszą, i to jakby jest, jest czymś naturalnym, że w interesie klienta kwestionuje się status prokuratorów, a to są ważne kwestie dotyczące chociażby czy przeszukania, czy przedstawienia zarzutów, czy kontroli operacyjnej, czy przedłużania śledztw. Tymczasowych aresztowań. No na tym tle niestety jest duży problem, ale to wszystko szkodzi naprawdę obywatelom. To znaczy yy, ostatnio miałem sytuację, które mogę powiedzieć w jednej ze spraw aresztowych, gdzie reprezentuję klienta, i wskutek tych zmian organizacyjnych, yy, ponieważ yy, nie wiem, czy też to, to, to śledzisz, ale co chwilę jakieś informacje zapewne w, w mediach dochodzą do, do słuchaczy, że wymienia się kadry nie tylko funkcyjnych prokuratorów, ale po prostu dbuje się z delegacji, są całe przesunięcia, a prawda jest taka, że skutek tych zmian, które są często, bardzo często nieuzasadnione że żadnymi kwestiami merytorycznymi, bardziej chodzi tutaj o, o kwestie personalnej obsady, Skutkiem tego są przedłużające się postępowania, dlatego że ja miałem ostatnio informację, powiedziałem, że prokurator, który prowadził bardzo poważne śledztwo jednej z jednostek, sprawa aresztowa wielu podejrzanych, kwestie prania pieniędzy, został odwołany. W zasadzie przesunięty z jednostki najwyższej w regionie do, naj, do jednostki najniższej, dostanie to nowy prokurator, który nie wiadomo kiedy zapozna się z materiałem. Yy, materiał jest bardzo obszerny. Ile czasu to zajmie? Mój klient przebywa w tym momencie w areszcie. Yy, tak naprawdę nie wiem, co za bardzo mam mu powiedzieć, yy, aby uzasadnić. Kwestie zmian organizacyjnych prokuratury z punktu widzenia osób, które są pozbawione wolności, naprawdę są kwestią mało znaczącą, no, ale mamy do czynienia z tym, z tym na co dzień. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem w programie Rozmowa Niekontrolowana był mecenas, dr Bartosz Lewandowski. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz i jeszcze na koniec, jeżeli mogę zachęcić, ponieważ te wszystkie przypadki, o których mówiliśmy w mowie nienawiści, w niedługim czasie Instytutor do Juris wyda książkę pierwszą tego typu książkę, która zbierze. Te przypadki z całego świata i pokażę, jak, jak instrument i definicja mowy nienawiści, i w ogóle instrument, jakim jest walka z mową nienawiści, służy do ograniczenia wolności wyrażania poglądu. Myślę, że to jest cenne, żeby, żeby zapoznać się z przeglądem spraw mało znaczących. Mało znanych, przepraszam, w, w, na świecie. I chciałbym zachęcić, jeżeli mogę, jeżeli Łukasz pozwolisz mi z tego miejsca, do tego, żeby śledzić te, te publikacje. One pewnie będą dostępne w formie również online. Bardzo dziękuję jeszcze raz. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.